Polskiego edycji 2016 rok. Jest to kolejny rok, drugi z rzędu, w którym budżet obywatelski obowiązuje. W tym roku przeprowadziliśmy pełną procedurę i po ostatnich kilku tygodniach zespół, który pracował nad tymi wszystkimi zgłoszeniami, nad kartami do głosowania, nad elektroniczną wersją, podsumował wyniki i za chwilę Państwu przedstawimy, jakie zadania znajdą się w przyszłorocznym budżecie. Ale o tych szczegółach, bo należy tutaj podkreślić chociażby ilość głosów, zwiększone zainteresowanie mieszkańców, powie za chwilę mój zastępca Piotr Poznański. Ja tylko chciałem podkreślić i podziękować wszystkim, którzy głosowali, ponieważ budżet obywatelski, jak widać, cieszy się coraz większym zainteresowaniem i bardzo nas to cieszy, bo chcemy w ten sposób zachęcać, aby mieszkańcy interesowali się, co się wokół nich dzieje. Interesowali się poprzez także pewną inicjatywę obywatelską, zgłaszali projekty i głosowali na nie. Najczęściej są to projekty związane z ich bezpośrednim miejscem zamieszkania i bardzo nas to cieszy, bo jak sama nazwa mówi, budżet obywatelski ma wskrzesić taką obywatelskość, a inicjatywy zrealizowane na wniosek mieszkańców myślę, że cieszą podwójnie, bo cieszą nas, że coś możemy zrobić konkretnego dla mieszkańców i cieszą mieszkańców, bo czują się ważni, wysłuchani i ważne jest dla nich to, że realizuje się zadania, które zgłaszają. Szanowni Państwo, zespół konsultacyjny powołany przez Pana Prezydenta Miasta Głogowa, 19-osobowy zespół konsultacyjny, ludzi, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych, także urzędników, czyli decyzja związana z tym, jakie projekty przechodzą, jest decyzją mieszkańców w wyniku głosowania, a zespół konsultacyjny stoi na straży wymogów formalnych. Zespół spotkał się i dzisiaj chcieliśmy przekazać takie podstawowe informacje związane na temat tej procedury. Łącznie, Szanowni Państwo, w wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddano 17 405 głosów. To jest piękny wynik, to świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców. W tym elektronicznie 11 305 głosów, a głosów papierowych było 6100. W wyniku weryfikacji przez zespół konsultacyjny, a później przy wprowadzaniu głosów papierowych do systemu elektronicznego, łącznie okazało się, że głosów ważnych mamy 15 365, w tym 10 678 głosów elektronicznych i 4678 w wersji papierowej.